W dzisiejszym odcinku razem z moimi przyjaciółmi będziemy grali w zgodnik Toto. Jednak to nie będzie zwykły zgodnik Toto, ponieważ będzie to zgodnik Toto Brawl Stars! Tak jest, w końcu! Całe życie na to dobrze, czekałem. Dobrze, że Bolo będzie ze mną grał, bo nie ogarniam za bardzo. No niestety nie ogarniasz, ale za to my ogarniamy z Bolem Brawl Stars i wy będziecie walczyć przeciwko mnie. I jestem bardzo ciekawy, kto wygra. Dobra. Słuchaj, dobra, co jest do wygrania, powiedz mi. Do wygrania jest oczywiście łapka w górę i stopa naszych najlepszych widzów. Także widzowie, oglądacie do końca i każdemu, kto wygra, będziecie musieli zostawić suba i łapeczkę w górę. No to co, zaczynamy, wybieramy swoje postacie i jestem ciekawy, kogo wybierzecie jako pierwszego, bo ja już mam swój jakiś pewien pomysł, więc idźcie na swoją planszę. Wy umiecie po tych postaciach tak każdą nazwać? Teraz mam problem jaki, ale ja dużo gram. Zdecydowanie większość znam, ale będziemy pewnie je jakoś opisywać. Pewnie widzowie nasi znają wszystkich, ale my będziemy po prostu je jakoś opisywać, więc lećcie na swoją planszę, a ja już wybieram swoją pierwszą postać! Dobra, słuchajcie, kogo wybieramy, Bolo? No to czekaj. Macie już tam coś, kogo wybieracie, tak? Właśnie tam widzowie, oni tam kurde, nie wiem. Dobra. Moi przyjaciele już wybrali, jaką postać będą grali, a my za to musimy wybrać postać, której na pewno nie zgadną. I patrzcie to, mamy ich naprawdę bardzo, bardzo wiele, ponieważ jest na przykład taki Bass, jest to jakiś Spike, jest taki El Primo Somoso, ale są też postacie, które są mniej popularne, jak na przykład ta postać, albo na przykład postać, ta postać, więc oni kompletnie mogą ich nie znać. I wiecie co? Ja sobie wybiorę fajną postać, którą bardzo lubię. Wezmę sobie tą postać i patrzcie to. No to co, chłopaki, czy wy jesteście gotowi? Dobra, ja jestem gotowy. Czekaj. Postać, którą bardzo lubisz. Która to może być? O nie. Czy wy macie jakieś podpowiedzi? Czy wy wiecie, jakie ja lubię postacie? Okay. Tak być nie może. Zadajcie mi jakieś pytanie. Dobra, czy twoja postać jest człowiekiem? Oj kurczę, powiem ci tak, że tak, moja postać jest niestety człowiekiem. Dobra, to rozwalamy to. Czekaj, to. Tego ludka jeszcze. O nie, wy naprawdę zadaliście mi bardzo dobre pytanie. Wy teraz nie będziecie. O nie, teraz nie będę wiedział, która postać jest. O nie, dobra, słuchajcie. Ja mam do was również pytanie. Czy wasza postać ma jakąś broń w ręku? Okej, mocy nie ma. Broń! Chodzi o broń, nie chodzi o przedmiot, chodzi typowo o broń. Czyli na przykład karty nie są bronią. To chyba nie ma. A to nie ma, to nie ma. Nie ma broni. Nie ma. No ale dobrze, patrzcie to, ile mogę w takim razie i pokonać, patrzcie. Pokonałem sobie go. Kogo też mogę typał pokonać? Jest Bolo. Mogę go pokonać. Typał, mogę. O, Angela mogę pokonać. Mogę pokonać Karla, Broka, mogę pokonać tego. Jeszcze tego muszę pokonać. Muszę 8-bitowca muszę pokonać. Muszę pokonać tego i muszę pokonać. W sumie tyle, dobra, bo reszta przecież nie ma żadnych broni. Dobra, powiedz mi, czy twoja postać to jest dziewczyna? Nie, moja postać to jest chłopak. Chłopak, czekaj. Nie, wy już macie chyba naprawdę bardzo mało tych postaci. Jestem ciekaw, czy będziecie wiedzieli. O nie. Dobra, troszeczkę się stresuję, ale mam bardzo dobre pytanie, które może mnie przybliżyć do zwycięstwa. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to jest chłop, czy nie. Nie, to jest chłop, tak. Możecie mi zadać pytanie, co ja wam dam odpowiedź. No czekaj, no to czy twoja... Nie, teraz moja kolej, moja pojechała, halo. Dobra, to ja mam pytanie, które na pewno będzie dobrym pytaniem. Więc pytanie będzie typowo o tło. Czy wasza postać jest na tle czarnym, czy na tle jasnym? Jasnym. Dobra, to pytanie było super, zobaczcie widzowie, ile zniszczę już tych postaci. No ja nie już mogę. Naprawdę ich bardzo dużo zniszczyłem, zostało mi dobra, czy powiem. Twoja postać ma broń w ręce? Czekaj, tylko muszę wymyślić wszystko. Oczywiście, że ma broń w ręce. Kajcy. O nie, wy macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć postaci. To będzie dosyć ciężkie, ale mam za to jeszcze fajne pytanie, które może mnie przybliżyć do zwycięstwa. Kurde, nie dawaj. Wiem. Czy wasza postać ma czapkę? Nie ma czapki. Nie ma czapki? No to będzie mega proste. Już tam są dwie postacie. Musimy trafić. Dobra, czekaj, ja bym zrobił tak, że... Ile masz? Ja mam dwie postacie, zostały mi dwie postacie. Dobra, czy twoja postać to Brock? Nie, moja postać to nie jest Brock. Nie mogę, Bolo. Straciliście pytanie. Dobra, wiecie co, ja znam wam pytanie, ale nie będę jeszcze strzelał. Czy wasza postać jest dziewczyną?
Nie. Nie. Nie jest dziewczyną, to już została mi tylko jedna postać, więc... Mucha. No nie. Musicie to rozmawiać. To ma kamerę w muszce, ono podgląda na kamerze. To jest prawda, ja to nie oszukuję. To jest mecha mucha, to jest mecha mucha. No. Mecha mucha. To my możemy, czekaj, sklamy, no mi się wydaje. Ile wam zostało postaci? Ile wam zostało postaci? Ty. Trzy postacie, a mi tylko jedna, dobra, dawaj się odpowiedź. Ja wiem, to twoja postać to jest ten z łukiem, ten orzeł. To jest Buu, czy nie? To jest Bu! No nie! Skąd to tak wiedzieliście? Łatwo! Nie, to był Buu, wiedziałem. Czy wasza postać to był Spike? No tak, to był Spike. Wygraliśmy! Ja nie mogę. No, nie udało mi się niestety wygrać tym razem, ale wiem, że w drugiej rundzie was pokonam, bo byłem naprawdę bardzo, bardzo blisko. Dobra, wiecie co? Idziemy naprawiać naszą tablicę i zaczynamy drugą rundę. Moi przyjaciele wybrali już następną postać w następnej rundzie. Zgodnik to Brawl Stars, a ja wybiorę postać, której na pewno nie zgadną, ponieważ ta postać jest bardzo, bardzo fajna. Patrzcie tylko na nią, ona tak dobrze wygląda i jest mega, mega fajna. Ostatnio widziałem, jak ktoś ją grał i grał nią bardzo dobrze, także ja jestem gotowy. I wiecie co? Wy zadajecie jako pierwsi pytanie, bo będziecie mieć po prostu fajnie i łatwiej, więc zadajcie pytanie. Cześć, Bolo, może czy twoja postać jest na jasnym tle, czy ciemnym? O nie, moja postać jest na ciemnym tle! Mało wam to daje. Dobre pytanie. No, pytanie niby dobre, ale tak naprawdę, no, czarne tło to jest takie bardziej dobra, częstsze. Dobra, jak wygramy, to mi karnet kupujesz. No dobra, o dobra, a ty nie masz karnetu? Ale z ciebie bombik, czemu? Mam, ale bo nie masz karnetu. O nie, czekaj, bo zniszczyłem jedną, dobra, słuchaj. Czy wasza postać jest... Kurczę, zadałbym pytanie bardzo takie proste, ale pewnie wy nie ogarniecie, bo chciałbym zadać pytanie. No nie, git, dam tak? radę. Czy wasza postać jest na daleko? Tak. Nie wiem. Jest na daleko, bo ja grałem nią ostatnio. Jest na daleko, okej, okay, czyli na pewno tak, na daleko jest. Okej, okay, czyli Nita na pewno nie jest na daleko. To też nie jest na daleko. Pamiętasz wszystkie postaci, które są na co? Czekaj, Piper to jest na daleko, to nie jest na daleko. Nie wiem czy... Ej, Bolek, a czy Bi była na daleko, czy na blisko? Czekaj, Bibi? Bi, ta pszczółka, to pszczółki ma. Nie wiem. O nie wiem, widzowie, a wy wiecie, czy ona była na daleko, czy na blisko, bo ja nie mam bladego pojęcia. Więc napiszcie mi w komentarzu, ale wiecie co? Wydaje mi się, że reszta postaci, które już tutaj mam, są na daleko, więc troszeczkę słabe pytanie. Nie wiem tylko, czy Spike był na daleko, czy na blisko. To nie wiem, Bolo, ty wiesz, czy Spike był na daleko? No był na daleko, przecież, głupku. No dobra, to on wiecie co? Takimi. Mi się wydaje, że jest jeszcze jakaś postać, która jest na blisko, ale której nie zniszczyłem, ale to trudno. I tak parę postaci zostało zniszczonych. Dobra. Wasza kolej. Twoja postać to jest dziewczyna. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że raczej tak. No co to znaczy raczej tak? Raczej tak z tego powodu, że niekoniecznie wiadomo, czy to jest chłopak czy dziewczyna. I czekaj, to co? Więc to musicie tam dobrze przemyśleć, bo to może być pytanie, które wam zniszczy całą planszę. No. Widzisz to u góry? Może to jest to? No może tak, no. O nie, czy wy macie jakieś podejrzenia, co jaką mam postać? To nie jest fajne. Kurde, które to jest jeszcze dziewczyna, ty? To też jest dziwne, patrz. Aha, mieliśmy chłopaków zniszczyć, to jest dziewczyna, tak? A, no tak, chłopaków zniszczymy. Ale nie mogę. Oni chyba źle usłyszeli moją odpowiedź. Ej, chłopaki, ale ja powiedziałem, że ja nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. To no znaczy, to tak. Że tak naprawdę nie wiadomo, bo kim ona jest. Dobra, jak nie wiadomo? No nie wiadomo. Ej, Na co ci wygląda? To wiadomo, że wygląda mi troszeczkę bardziej na dziewczynę. Patrz, tych starych, ja nie wiem. Co to jest? Dobra, czekaj. O nie, wam chyba idzie za dobrze, wy macie chyba mało. Ale to nie fair, bo was jest dwóch, wy macie dwa. Ja będę celał. Chyba tyle zostało, no. O nie, dobra, ja muszę zadać pytanie, które mnie przybliży do zwycięstwa. Czy wasza postać jest dziewczyną? W sumie to nie wiemy, nie? Nie jest. Nie jest no dziewczyną. Dobra, nie. No nie, okay. Nie jest. Czyli wszystkie dziewczyny, a Tara też jest dziewczyną jak coś, więc tutaj tyk, pyk, pyk. To trzeba zniszczyć też Bibiego, bo Bibi jest dziewczyną? Chyba tak. Tak. Tom trzeba zniszczyć i Tom trzeba zniszczyć. No i ogólnie wydaje mi się, że wszystkie dziewczyny zostały zlikwidowane. Dobra, wasze pytanie, dawaj co wy macie. Ty, twoja postać to jest ta babeczka z Halloween. Babeczka z Halloween? Ty możesz dodać, nie, czekaj. Co? O nie, straciłeś pytanie, to nie jest Mortis. Nie.
No nie, Mortis? To było pytanie, już jest koniec, bo lo zepsuł, haha. Dobra. Mortis? No, to nie jest on. Ten fioletowy, nie, fioletowy włosy z toporem? Tak, tak, tak. To nie jest, dobra, nie mam inną postać, widzowie, więc jaką mam postać. Zostały nam stele. Cztery wam zostały, dobra, to wiecie co, ja muszę się troszeczkę sprężyć. Czy wasza postać jest od... ma... kurczę, jak to zapytać? Czy jest zielona, o? Nie. No nie. Nie jest zielona? W ogóle. W ogóle? Jak to zapytać? O nie, no dobra, to ja już niszczę wszystkie trzy zielone postacie, które mi zostały. O nie, teraz będzie bardzo trudno. Zadawajcie pytanie! Ja nie wiem, jakie pytanie zadać. To nie wiem. Czekaj. No jakieś takie pytanie, które prawdopodobnie będzie złe, bo ja chcę z wami wygrać, a wy nie możecie ze mną wygrywać. Czekaj, no dobra, nie. Basta, Face of Soul. Co ty pytamy? Co ty powiedziałeś? Czy twoja postać jest... No kim? Twoja postać... Aaa, macie problemy! Czy twoja postać ma... pasek? Ma pasek! Ma pasek? Ma pasek! A ten ma? O nie, ma pas taki, pas z klamrą. Ej, ale pytanie było, czy ma pasek, ale to czy ma z klamrą, to już wam nie powiem, po prostu ma pasek. Dobra, tych dwóch na dole usuwamy, nie? No chyba tak, no ale wiesz. Dobra, to jest kadna, dobra, nie będę mówić. Dobra, to teraz ja mam na was pytanie. Czy wasza postać to jest Edgar? Nie. Kurde, no to było takie bliskie. Ja postać to Katnap. Nie ma tutaj postaci Katnapa. No dobra, ale wiesz co chodzi. No tak, no wygodaj. Moja postać to jest Kitty, no ja nie mogę, no. Yes. A wasza postać to było? 8-bitowiec? Tak. Naprawdę 8 bitach mieliście? Jesteś tak słaby. Jak ty miałeś dużo jeszcze. No dużo. Bo ja co raz zepsułem, no ale trudno. No dobra, wiecie co? Musimy zagrać ostatnią finałową rundę i zobaczymy, kto teraz wygra. Ostatnia finałowa runda wielkiego zgodnik to Brawl Stars. Słuchajcie, moi przyjaciele wybrali już swoją postać, a ja mam pewien typ, który na pewno byłby dosyć ciekawy, bo patrzcie tylko na tą postać. Ta postać na pewno będzie fajna i na pewno będzie ciężka do zgadnięcia, więc wybieramy tą postać i wklejamy ją tutaj w tym miejscu. I wiecie co? Ja zadam pytanie jako pierwsze, tak dla odmiany, dobra? Dobra, więc ja zadaję pytanie numer jeden. Czy wasza postać jest, albo ma elementy zielonego ubioru? Nie. Nie. A ty masz zieloną skórę, bo skóra to też ubiór. No nie, jaka skóra? No nie ma. Czyli nie jest to Karl, nie jest to na pewno... Nie. Ta postać, nie jest to na Bus. Na pewno nie. A nie jest to też Bu, bo ma kamizelkę, prawda? Dobra, czy twoja postać jest na jasnym tle? Nie. Nie mogę. No co? No nie mogę. Moja postać nie jest na jasnym tle, ale za to czy wasza postać jest na jasnym tle? No co za zgapa? No jest. Ale jesteście słabi, to będzie najszybsza wygrana w moim życiu. Dobra, muszę zdawać wszystkie postaci, które są na czarnym tle. I będę wtedy wiedział, która to jest wasza postać. Ej, zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czajcie, to już tylko pięć mi zostało. A ty to tam jesteś! Nie, postacie! Nie, nie możesz tak robić! To jest zakazane! Nie widzieliśmy. Dobra, niech ma będzie oszuści. Czekaj. Ale ja chciałem, żebyś tak głowę wychylił właśnie. No nie, tak być nie może. Dobra. Czy twoja postać... No? Ma coś fioletowego. Ma! No ale co to za pytanie, czekaj. No, dobre pytanie, to bardzo. Ma dużo fioletowego. A nawet powiem wam tyle. Jest fioletowa, What? To będzie znowu, czekaj, nie. Ej, dobra, a to jest dziewczyna czy chłopak? Ej! To jest pytanie numer dwa, wy macie zakazane pytanie numer dwa. Dobra, kozacku, zadawaj. Dobra. Moje pytanie jest takie, czy wasza postać trzyma w ręku jakiś przedmiot bądź broń? Nie. Palec.
To już wiem, która to jest postać. Ty jesteś łeb, ja nie, nie mogę. Nie, patrzcie, to widzowie, to jest jaki, ta postać. Jaki palec, co ty w ogóle gadasz? Nie. No dobra, dobra, chłopaki, wy musicie rozgadywać, a ty tam wypadaj stąd, bo widzę twoje oczy, jak tam patrzysz na mnie. Nie mogę. Dobra, zgadywaj szybko, bo to jest finałowa runda i ja wygram ją. Twoja postać, że ten z młotem. Tak. No powiem wam tak, no byliście bardzo blisko, ale no niestety nie udało wam się. Dobra, czekaj, może zmienimy. Ej, co zmienimy? Nic, nic tam, nie gapcie. Wasza postać to były Primo! Wiedziałem, nie, nie. Ale dobra, powiem wam szczerze. A twoja postać to znowu Katnap. Nie, no moja postać to był Frank, ale zmieniłem, bo za szybko się wygraliśmy. Ale już wygraliśmy. No dobra, widzowie. Wygraliśmy. A widzowie, co mamy? Dobra, jesteś tak słaby, kupuję smikalnet. O nie, no widzowie, widzicie to, przegramy z moimi przyjaciółmi, ale wy na pewno byście wygrali. Dajcie znać, jakiego brawlera byście wybrali w zgadnij, kto to Brawl Stars.